Witam. Dzisiaj jest strasznie chujowy dzień, na pogody. Czuję się kurwa bardzo źle, ale film trzeba kurwa robić, nie ma to tamto. Zmieniłem trochę layout, tak żeby był, nie wiem, może trochę bardziej czytelny i więcej informacji, żeby się pojawiło. Obserwujcie mnie na blogu, link jest oczywiście na dole. Tam czasem, często wchodzę głębiej w tematy, które ogólnie poruszam tutaj na tym kanale. I jak tam podpowiada gifik, który się właśnie mieli na ekraniku, tak wszyscy zdechniemy. Także z tym pozytywnym akcentem rozpoczniemy i jedziemy z pierwszym materiałem. $6600, tyle miałaby wynieść od 1 stycznia kwota wolna od podatku, choć nie dla wszystkich, bo niektórzy na tym stracą, niektórzy zyskają. Ci najbiedniejsi na pewno zyskają. Co pan na to? No ja jestem zwolennikiem równości wszystkich obywateli wobec prawa. Jeśli popatrzymy na tą gradację, która jest zaproponowana na razie przez wicepremiera Morawieckiego, to większość społeczeństwa na tym straci. No i to jest właśnie klucz w problemie propozycji Morawieckiego odnośnie kwoty wolnej od podatku, bo dzisiaj mamy malutko, bo 3 koła, ale dotyczy to wszystkich. Czyli tak naprawdę każdy gdzieś te 3000, no gdzieś te pieniążki zostają, tak? Co z tego, że zdara 2 razy więcej, jak tym, którzy zarabiają dużo więcej, po prostu zabierze wszystko, co dzisiaj mają wolne od podatku. To się nazywa, kurwa, łatanie 500+, tak? Wszędzie się szuka pieniędzy. Chcą zabrać kasę z ministerstw do jakiegoś centralnego, kurwa, urzędu, który będzie rozdawał pieniądze swoim, a pewnie nie rozdawał będzie w ogóle, bo trzeba ratować budżet. No i trzeba zmienić wyższą kwotę od podatku, znaczy podnieść ją, ale przy okazji zajebać tym najwięcej zarabiającym kasę. Ja nie mam problemu z tym, żeby zarabiają więcej, żeby płacili więcej podatków, ale dzisiaj to robią. Tak? Bo 18 czy 19% z większej kwoty to większe kwoty i tyle. Ale spełniają obietnice wyborcze na pół gwizdka albo w taki sposób, żeby ujebać tych, którzy nie są ich elektoratem. Bo wiadomo, że człowiek, że bazują na najbiedniejszych, tak? Im dają kasę. Te osoby, które są w tą początkiem, nazwijmy to, polskiej klasy średniej, na tym stracą. Będą relatywnie większe podatki płacili. No jest to takie rozwiązanie doraźne z racji na presję społeczną, którą... Na... No właśnie to jest ten problem, że dla jebanych kurwa polityków kampania trwa całą kadencję, a nie powiedzmy kilka miesięcy przed wyborami. I zamiast dbać o wszystkich Polaków, chuje kurwa dbają przez 4 lata swojej kadencji tylko i wyłącznie o swój elektorat. No. Nasz klub moim zdaniem najgłośniej w obecnej kadencji Sejmu podnosił, aby wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że kwota wolna od podatku na poziomie 3100 zł no jest relatywnie zbyt niska w stosunku... Dodajmy wyrok sprzed kilku lat. Dokładnie, dopiero teraz dokładnie. Dokładnie. Ani rząd Platformy i PSL-u nie ustosunkował się pozytywnie do tych zaleceń Trybunału Konstytucyjnego, ani obecna ekipa. Podatki pod tym względem, czyli kwoty wolnej od podatku, my jesteśmy na samym szarym końcu Europy. My nie zmieniamy zdania, my jesteśmy zwolennikami podwyższenia tej kwoty dla wszystkich Polaków do tego poziomu 8000. Ale myśli pan, że... I to jest kolejny problem, tak? Bo po chuja nam Trybunał Konstytucyjny, jak wszyscy go osrywają, tak? Wysyłają jakieś tam sprawy, żeby rozpatrywali, po czym Trybunał orzeka jakąś... jest jakiś wyrok i co z tego, jak wszyscy mają to w dupie, mają to w chuju. Z 2014 jest ten wyrok odnośnie tego, że kwota wolna jest zbyt niska i powinna być uzależniona od wielu czynników, tak? Powinna jakby grać jako zestaw, nie wiem, naczyń, które są ze sobą połączone, tak? Natomiast to funkcjonuje, że gdzieś tam sobie stoi taki kubeczek z 3100, a wszystko inne jest dynamiczne. No. Ale no po chuja to robić.
jak można teraz wprowadzić na szturki jakiś głupi przepis dotyczący tej kwestii i zajebać kurwa kasę, której brakuje przez jebane rozdawnictwo. Zmiana, którą proponuje premier Morawiecki, jest zła? To nie jest rozwiązanie, które naszym zdaniem jest sprawiedliwe i uczciwe wobec wszystkich Polaków. Wyrok Trybunału mówił jednoznacznie, kwota wolna od podatku powinna być dla wszystkich obywateli być wyższa i powinna wynosić co najmniej 8 tysięcy złotych, bo jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, czy też w ogóle Europy. Parlamentarzyści, w tym my, mamy tą kwotę no, relatywnie wyższą, jeśli patrzymy na uposażenia. No mocno niesprawiedliwe, nawet chyba mocniej niż ta zmiana, o której dokładnie mówimy. Ale no, my o tym mówimy. Chcemy, żeby ta kwota była wyższa i żeby była dla wszystkich Polaków, a nie tylko... To może, żeby dla posłów też była niższa. No to wtedy trzeba by było to wszystko wyrównać i my jesteśmy jak najbardziej za tym. Każdy obywatel, bez względu na to, jaką funkcję w społeczeństwie czy w państwie pełni, powinien być równy wobec prawa. Myślałem, że będę się musiał trochę wkurwać na ten materiał, bo mimo wszystko jest to TVP Info, ale dopuścili jakiegoś kolesia, który mimo tego, że jest od tego oszołoma Kukiza, to trochę jednak mądrze mówi. Dobra. O, Marianek Kowalski. No zobaczymy, co powie nam pierwszy patriota RP. A, czyli jeśli niemiecka gazeta popiera akcję Komitetu Obrony Demokracji, to znaczy, że to Niemcy finansują sprzeciw Polaków przed tym, co się dzieje w Polsce. Brawo! Teoria spiskowa numer jeden, napisana z dupy, powiązanie faktów wstecznie, weź i się utop. No, służą Niemcom, bo Niemcy się wypowiedzieli pozytywnie. A jak się wypowiedzą Brytyjczycy, to jak ich nazwiesz, że ta inicjatywa jest okej? Okay. Że dobrze, że ludzie się sprzeciwiają temu, co się dzieje. To co, to będą teraz, nie wiem, służyli królowej angielskiej? To pierdolnięty jesteś jakiś. Wszyscy są Volksdeutsche. Wszyscy są Volksdeutsche, którzy nie popierają twojej opcji. Oszołomie. Masz oczy za blisko osadzone siebie. Idź, nie wiem. Jebni głową mur. Tak, ale to wszystko są działania takie, żeby zamaskować to, że rzeczywiście im płacą, tak. No, czasem ich pochwalą, czasem ich wpierdolą, ale tak naprawdę ich finansują. Ach, ty jesteś... Ludzie żyją w takich urojonych rzeczywistościach, ja nie wiem. No, tak. A są w Polsce inne niż niemieckie banki? Bo chyba według Mariana Kowalskiego nie ma. Wszyscy pracują w niemieckich bankach, w niemieckich firmach. I nieważne, że płacą podatki w Polsce i że te firmy, mimo że są własnością niemieckich korporacji, to płacą podatki w Polsce. Z drugiej strony jest też taka sytuacja, że przedsiębiorstwa spierdalają z tego kraju, bo tu się kurwa zabiera pieniądze, a nie pozwala na rozwój. No i Marian Kowalski zbierze kurwa kibiców i jedyne co zrobi kurwa to się zesra w gacie. No. Z każdą partyzantką jest ból dupy. Charakterystyka działania. Weź człowieku idź. Pierdolnij się w głowę, kurwa, zajrzyj do książek historycznych, czasem pierdolić głupoty.
No to kurwa, cofnęło mnie. Dobra, idziemy do następnego filmu, bo coś tu się pierdoli. Zadyma w kościele trwa. Adhortacja Moris Laetitia przynosi coraz bardziej zaskakujące skutki. Zaczęło się od tego, że w zależności od diecezji biskupi przyjęli różne jej interpretacje. W jednych diecezjach, na przykład w Argentynie, osoby rozwiedzione w ponownych związkach, czyli osoby w obiektywnej sytuacji cudzołóstwa, mogą przystępować do komunii. Nadpapież Terlikowski krytykuje papieża, bo jest od niego świętszy i wie więcej i lepiej o kościele katolickim, natomiast zapomniał o dogmacie nieomylności papieża. I chyba go boli, że tak bardzo głośno mówił o tym, że tak głęboko w to wszystko wierzy. I dlatego krytykuje głowę kościoła. I bardzo jest niedobrze dla Terlikowskiego, że kościół się liberalizuje. Bardzo źle. Boli go to osobiście. Ciekawe. W innych diecezjach, na przykład w Kanadzie, do komunii przystępować nie mogą. Najciekawiej jest we Włoszech, ponieważ we Włoszech, w zależności od diecezji, katolicy rozwiedzeni w nowych związkach pod pewnymi warunkami mogą przystępować do komunii w jednych diecezjach, a w innych nie mogą. Ale teraz robi się jeszcze ciekawiej. Czterech kardynałów, wybitnych kardynałów, trzech na emeryturze, jeden nieemerytowany, napisało do papieża Franciszka list, prosząc go, żeby odpowiedział na 5 pytań. To są bardzo proste pytania. Odpowiedzi na nie to jest tak lub nie. Bo taka jest tradycja w kościele, że się takie pytania zadaje. Żeby nie trzeba było elaboratów napierdalać, ale ty tego nie kumasz. Bo dla ciebie jest ważne to, że ty sobie wymyśliłeś, jak ma wyglądać kościół katolicki. I że papież prowadza reformy zgodnie z dogmatem. Tobie przeszkadza. Bo psuje ci wizję świata, którą sobie ujebałeś w bani. Kretynie. Przy odpowiedzi tak, wszystkie dopuszczające katolików w nowych związkach interpretacje adhortacji stają się niedopuszczalne. Przy odpowiedzi nie, trzeba powiedzieć, że w największym skrócie dotychczasowa nauka Kościoła przestała obowiązywać. A, i to boli, bo musieliby podważyć, kurwa, to, co papa Karolek, kurwa, sobie wymyślił. I to cię boli, kurwa, Terlikowski, kretynie. Choć papież na razie nie odpowiada, ale... I nie odpowie, bo ma to w dupie i może nie odpowiedzieć. Nic nie wskazuje na to, żeby te pytania mogły pozostać bez odpowiedzi. Czekamy. Ty czekasz. Cała reszta świata ma to głęboko w dupie. Bo kogo, kurwa, obchodzi, czy ktoś rozwiedziony może, kurwa, zjeść wafelek, kurwa, podczas mszy, czy nie może. Tylko ciebie to, kurwa, obchodzi. Cała reszta ma na to wyjebane. Robisz, kurwa, aferę koperkową wokół kwestii nieistotnych. Czekamy wraz z kardynałami. Bardzo wielu... No, ty czekasz razem z kardynałami. No to czyli jesteś razem z nimi na tym samym poziomie. Katolików na świecie chce wiedzieć, jaka jest ostatecznie nauka Kościoła. Odpowiedź, że jest czas i że mamy na to czekać, to nie jest dobra odpowiedź. Nie, no odpowiedź musi być już, bo Terlikowski tego chce. Z bardzo prostego powodu. Rzeczy, o których mówimy, są to grzechy ciężkie. W nauce Kościoła grzech ciężki może katolika zaprowadzić do piekła. O mój Boże. A nie katolika? Grzech ciężki. A nie warto wystawiać tak wielu dusz ludzkich na takie niebezpieczeństwo. Ja się obawiam, że nie warto wystawiać tak wielu mózgów ludzkich na kretynizm Tomasza Terlikowskiego. Koniec, kropka. Dobra, chyba będziemy... Zostawimy nad papieża. Chyba, jeśli zdążymy, to dzisiaj jeszcze mam jeden materiał z nim. Pisałem o nim też na blogu, także warto zajrzeć, bo tam po prostu przeszedł samego siebie, jeśli chodzi o aborcję i obronę, czy krytykę edukacji seksualnej, której nie ma. Dobra, idziemy dalej. A teraz cofniemy się do tragicznego 10 kwietnia 2010 roku. Państwo pamiętają, że od pierwszych chwil... Smoleńsk. Uwaga, będzie
chyba jakiś ważny materiał. Po katastrofie mieliśmy do czynienia z zakrojonymi na szeroką skalę manipulacjami ze strony rosyjskiej. A w tym momencie Telewizja Polska robi kolejne manipulacje, coś tak czuję, ale zobaczymy. Manipulacjami, które odbywały się przy współudziale przedstawicieli rządu Donalda Tuska. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Samolot, który leciał do Smoleńska z ekipą rządową, dziennikarzami i tak dalej, był zgłoszony jako lot wojskowy. Rozkurwił się w Smoleńsku. No, w tym momencie zostawmy gdzieś na boku, jakie były tego przyczyny. W przypadku katastrof lotów cywilnych obowiązuje konwencja chicagowska, tak? Która mówi o tym, że samolot, w przypadku katastrofy samolot jest badany przez kraj, na którego terenie doszło do katastrofy. Czyli w tym przypadku Rosjanie, jeśli ten lot zostałby uznany jako cywilny, mimo tego, że był zgłoszony jako wojskowy, powinien być badany właśnie w Rosji, tak? I rząd Donalda Tuska miał wybór. Mógł albo zgodzić się na to, a precedensy są, żeby uznać ten lot jako cywilny, albo uznać to jako lot wojskowy i wtedy troszeczkę inaczej by to wyglądało. Powiedziałem o precedensie. Kilkanaście lat temu na terenie Chorwacji rozbił się samolot amerykańskich sił powietrznych. Normalny, zgłoszony jako przelot amerykańskich sił powietrznych, lot wojskowy. I rozbił się w Chorwacji. I Amerykanie zgodzili się, żeby śledztwo było na terenie Chorwacji właśnie pod względem konwencji chicagowskiej, ponieważ na pokładzie byli dziennikarze, czyli osoby cywilne. Brali udział w tym śledztwie i tak dalej. I opierając się na tym precedensie, można było powiedzieć, ok, mamy sytuację, w której lot jest wojskowy, bo to jest głowa państwa, natomiast na pokładzie były osoby cywilne. Czyli z prawem precedensu zostawiamy śledztwo w Rosji, tak? Natomiast no, czy takie były intencje i motywacje rządu Donalda Tuska? Nie wiem. Widzę w tym pewną logikę, bo można podejrzewać, co by się stało, gdybyśmy to śledztwo wzięli do siebie. Burza byłaby jeszcze większa i burdel byłby jeszcze większy, bo każdy by chciał włożyć swoje paluszki w temat i swoje 10% politycznego elektoratu i politycznego teatru zgarnąć. Ale zobaczymy, o czym tu. Za chwilę ujawnimy dokument z 15 kwietnia 2010 roku, który tego właśnie dowodzi. Wskazuje on na odpowiedzialność strony rosyjskiej za katastrofę smoleńską. Dokument został zamieciony pod dywan, a co zawiera i dlaczego dotąd nie ujrzał światła dziennego, za chwilę w naszym materiale. O tym dokumencie wiadomo było, że istniał, ale nie był znany szerszej opinii publicznej. O tym, że istnieć musiał, wiemy, odkąd do mediów wyciekło nagranie wykonane potajemnie przez Edmunda Klicha podczas narady u szefa resortu obrony Bogdana Klicha. Na nagraniu można usłyszeć, jak minister obsztorcowuje Edmunda Klicha za to, że ośmielił się na wczesnym etapie śledztwa sformułować na piśmie tezę o odpowiedzialności Rosjan za katastrofę smoleńską. Poszliśmy tropem tego dokumentu. Poznaliśmy jego treść. Jest to notatka specjalna do premiera Donalda Tuska, napisana 15 kwietnia, wysłana o 18:58. No dlaczego nie pokazujecie prawdziwej notatki, tylko kurwa jakiś dokumencik napisany kurwa przez tą panią w Wordzie? W jakich okolicznościach powstała? Smoleńsk. Tak obecnie wygląda miejsce, gdzie runął polski Tupolew. Nie przypomina scenariusz 10 kwietnia 2010 roku, kiedy na lotnisku Siewiernej pojawili się pierwsi śledczy i eksperci wysłani z Polski do znalezienia przyczyn katastrofy. Pułkownik Krzysztof Parulski informował, że w grupie tej byli nawet funkcjonariusze ABW, w tym wiceszef Departamentu do Walki z Terroryzmem. Dwaj panowie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w randze zastępców dyrektorów Departamentu Śledczego i Walki z Terroryzmem. To właśnie przedstawiciele tej pierwszej ekipy mieli jedyną okazję, by uczestniczyć w przesłuchaniach kluczowych dla sprawy świadków. Komisja musi prowadzić badanie, jak najszybciej uchwycić dowody, przesłuchać, nieładne słowo, ja my możemy, raczej mówimy o wywiadach z ludźmi, którzy w jakiś sposób uczestniczyli w zdarzeniu, żeby
oni nie zaczęli, prawda, nawet nieświadomie zmieniać swojego spojrzenia, bo po jakimś czasie, wiadomo, każdy są obciążeni jakimiś opowieściami medialnymi, informacjami, prawda, i nawet ktoś chce prawdę powiedzieć, to może jednak trochę mijać się z tą prawdą. No to jest akurat fakt, że im szybciej zdobędziemy świadectwo ludzi, świadków, tym lepiej, tak? Natomiast i tak waga słownego wywiadu czy przesłuchania jest bardzo niska. I to na całym świecie się mówi, że dowody fizyczne są o wiele bardziej wiarygodne niż ustne jakby relacje i świadectwa. Także fajnie, że w ten sposób podeszli, natomiast to jakby nie powinno mieć aż tak dużej wagi. Powinny się liczyć nagrania, fakty, a nie deklaracje jakichś tam ludzi. No, zobaczymy, dokąd oni idą. Możliwość uczestnictwa w przesłuchaniach strona polska utraciła po paru dniach, gdy rząd Donalda Tuska pokazał Rosjanom, że sprawę katastrofy smoleńskiej oddaje całkowicie w ich ręce. Konwencja chicagowska. Nie pokazał, nie oddaje, tylko zastosowali prawo międzynarodowe, które albo stosujemy, albo nie stosujemy. Podpisaliśmy konwencję chicagowską, musimy się do niej stosować. Nastąpiły jakieś ustalenia i koniec. To nie jest tak, że ktoś tam, nie wiem, arbitralnie wyszedł ze sprawy, bo tak mu było wygodnie. Nie, musieliśmy się jakoś dogadać z Ruskimi. Czy stosujemy konwencję chicagowską w tym przypadku, uznajemy lot do Smoleńska za lot cywilny, czy pozostajemy przy wersji, że jest to lot wojskowy i konwencja chicagowska nie ma zastosowania. Koniec, kropka. Dogadaliśmy się w ten, a nie w inny sposób i tyle. Tutaj nie ma żadnego wycofywania się ze sprawy z bliżej nieokreślonych przyczyn. Po raz pierwszy jestem świadkiem tak dobrej współpracy i uzupełniania się w tej pracy nawzajem. Na poziomie prokuratur i komisji badających katastrofę. Jako przykład niech posłuży relacja pułkownika Edmunda Klicha z kwietnia 2010 roku. Wynika z niej, że przesłuchania odbywały się pod kontrolą wiceszefa MAK, Aleksieja Morozowa. Pod jego naciskiem strona polska zrezygnowała z zadawania świadkom niewygodnych dla Rosjan pytań. Edmund Klich uważał to za zupełnie zrozumiałe. Pierwsze wysłuchanie i myśmy chcieli na przykład, żeby osoba, która brała udział w kierowaniu czy w zabezpieczeniu lotów, mówiła, jakie wartości podała załodze, na przykład jakie ciśnienie konkretnie podała, prawda? Rosjanie mówią, nie pytajcie, bo tak, a jak będzie, to jest na taśmach, więc tego nie trzeba uściślać. A pomyli się, to będzie potem ktoś miał zarzut, że... No i prawidłowo. No skoro macie zapisy z czarnych skrzynek, z nagrań, z wież kontrolnych i tak dalej, to po co to pytać dodatkowo, żeby wprowadzać zamieszanie? Ale to oczywiście jest manipulacja strony rosyjskiej, bo trzeba szukać w spisku tam, gdzie go nie ma. Prawda, coś chciał ukryć czy coś. Natomiast jak będzie ciągle mówił nie wiem, to będzie jak na komisji sejmowej, prawda, że ma jakąś amnezję i wyjdzie na takiego niekompetentnego człowieka. I myśmy przyznali rację później, że mają akurat dosłownie rację, bo te dane są. Mimo trudności ze strony Rosjan i uległej postawy polskiego akredytowanego, w pierwszych dniach po katastrofie polskim ekspertom udało się zebrać dowody prowadzące do konkretnych konkluzji. Konkluzji, które sprawiły kłopoty ich autorom. Dowodzi tego notatka specjalna, do której dotarliśmy, skierowana na ręce premiera Donalda Tuska przez akredytowanego przy MAK Edmunda Klicha. Pułkownik Klich, przepraszając za styl i formę z powodu stresu, prosi premiera Tuska o kontakt, bo, cytujemy, dzieją się wokół badania wypadku rzeczy szczególne ze strony polskiej. Do tej pory nikt nie ma akredytacji. Zabierana jest nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, łączność kryptograficzna. Wszystkie problemy wynikają z braku decyzyjności strony polskiej, pisze Edmund Klich, już wówczas wskazany przez Putina na akredytowanego przy MAK. W notatce specjalnej do Tuska najważniejsze kwestie dotyczą, jak czytamy, danych meteo dostępnych zespołowi na miejscu zdarzenia. Dane uzyskane przez eksperta Grupy Polskiej do Spraw Meteorologicznych. O godzinie 9.40 warunki atmosferyczne były następujące. Zachmurzenie 10 na 10 przez chmury stratus o podstawie 80 metrów. Widzialność 800 przy mgle. Były to warunki poniżej minimalnych lotniska, które... No i czyli w ogóle nie powinni lądować. I dlaczego wylądowali? Nie wiem, dobra, no ale może to gdzie indziej. Wynoszą widzialność nie mniejsza jak 1000 metrów, podstawa chmur nie niższa jak 100 metrów. W tej sytuacji lotnisko powinno być zamknięte dla ruchu lotniczego. No i ktoś wywarł nacisk, żeby jednak wylądować, no.
Ja czytałem ostatnio właśnie, że na tym na WikiLeaks wyszły jakieś nagrania, które mówią o tym, że Kaczyński wszedł do kokpitu i powiedział, jak się popiesi, to się zmieści, macie lądować. No, także o tym, że tam szef dyplomacji też naciskał na to lądowanie i tak dalej, i tak dalej. No to też są rzeczy, które można w sieci znaleźć i wiele portali i gazet o tym pisało. Natomiast teraz trzeba oczywiście grzebać w takich bzdurach, które ktoś niby znalazł, tak? Zastanawiam się, czy Telewizja Polska poda źródła tych wycieków. Pewnie nie. Notatka specjalna wywołała popłoch w ekipie Donalda Tuska. Edmund Klich został wezwany na rozmowę do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Oczywiście, że wywołała popłoch, bo okazało się, że ekipa, która była w samolocie, naciskała na lądowanie w warunkach, w których do tego lądowania nie powinno dojść. I ktoś by musiał za to odpowiedzieć. Nie odpowiedzą ci, co się rozbili, bo kurwa nie żyli. Także ktoś odpowiedzialność musiałby za to dostać po garbie. No i pewnie tym kimś byłby Tusk z ekipą. Dlatego wywołało to popłoch. Tylko, że fakty, rzeczywistość oparta dowodami są niewygodne zawsze. Tak? Lepiej dopisać jakieś rzeczy, zrobić wokół tego teorie spiskowe i krzyczeć, że to zamach. A nie nieudolność, kurwa, i wpierdalanie się w pracę profesjonalistów. Bo wyglądało to wszystko tak, że siedzieli sobie piloci i powinni mieć zamknięty kokpit bez dostępu pasażerów. Tymczasem tam właziły osoby i naciskały na podejmowanie pewnych decyzji, które do nich nie należały. Dlatego się rozwalili. Bo gdyby piloci byli zostawieni w swojej robocie, wylądowaliby gdzieś indziej, gdzie warunki były sprzyjające. Koniec, kropka. Cała, kurwa, wielka tajemnica. Natomiast nikomu nie jest na rękę dzisiaj rozwiązanie tej sprawy, bo no tutaj, tak jak powtarzam, jest teatr polityczny, jest kapitał polityczny do ugrania, miesięcznice, rocznice, kurwa, pomniki. Trzeba tym grać, póki się da. Donald Tusk od 15 kwietnia już wiedział, że wina jest rosyjska. A mimo to tak formułował dyrektywy dla swoich ministrów, że 21 kwietnia, więc kilka dni później, minister Bogdan Klich wzywa swojego podwładnego, czyli pana pułkownika Edmunda Klicha, i robi mu karczemną awanturę, nieomal oskarżając o zdradę stanu, że ośmielił się przekazać premierowi notatkę wskazującą prawdziwe przyczyny, czy też prawdziwą odpowiedzialność rosyjską. Ale odpowiedzialność za co? Fakt sformułowania na tak wczesnym etapie tej tezy, tam pan to wybojował, już ten grupie... Dobrze, zobacz, bo ja... ...odpowiedzialna jest strona rosyjska. Ale strona rosyjska jest odpowiedzialna za to, że powiedziała prawdę na podstawie nagrań i dowodów. Strona rosyjska nie jest odpowiedzialna za katastrofę. To jest w ogóle, kurwa, przesunięcie ciężaru na zupełnie inną rzecz, która jest ważna. Że jest odpowiedzialna strona rosyjska? Ze względu na to, że nie zamknęła lotniska. Zamknięcie lotniska wcale nie oznacza, że tam nikogo nie ma i nie można wylądować. Zamknięcie lotniska polega na tym, że wieża kontrolna pracuje i ostrzega przed warunkami, kieruje na lotniska boczne i tak dalej. Więc jeśli leci samolot wojskowy z głową państwa i decyzje na pokładzie są takie, że mają wylądować, no to nie może być tak, że wiesz, co mogą zrobić ludzie z wieży kontrolnej, kurwa. No co mogą zrobić? Nic nie mogą zrobić. Mogą najwyżej ostrzegać, że jest bardzo duże ryzyko lądowania i że odradzają. Ten dokument nie ma statusu prawnie żadnego. Dokumenty, które nie mają prawnie wiążącego statusu, zawsze mogą gdzieś wypłynąć. Sformułowanie przez przewodniczącego komisji jest sprawą kłopotliwą. Spotkanie miało tajny charakter, a jednak opinia publiczna już poznała jego przebieg. Tajną naradę w strzeżonym jakoby gabinecie szefa resortu nagrał potajemnie Edmund Klich. Nagranie ujawniła w 2011 roku Anita Gargas w Gazecie Polskiej. Ekspertem, o którym mówili dwaj Klichowie, był podpułkownik Mirosław Milanowski. Od początku podpowiadał on polskim śledczym, którzy mieli prawo prosić o zadanie pytania świadkom podczas przesłuchania, o jakie kwestie mają dociskać członków załogi lotniska w Smoleńsku. Dociekliwość Milanowskiego nie spodobała się Rosjanom, którzy wymogli na Edmundzie Klichu usunięcie go z grona ekspertów badających katastrofę.
No ale przecież już kurwa mówili, dlaczego tak było. Bo nie powinni pytać świadków o to, o te rzeczy, które mają kurwa, na które mają dowody, nagrania, dane kurwa telemetryczne, meteorologiczne i tak dalej. Bo to tylko i wyłącznie kurwa powodowało problemy i dodatkowe komplikacje podczas śledztwa. Dobra, ja odpuszczam kurwa, bo widzę, że Telewizja Polska kurwa też manipuluje. Nigdzie nie mówią o tym, że chodzi o rozwiązanie przyczyn katastrofy, tylko cały czas mówią, że wina rosyjska była w czymś. Tak? Że wina rosyjska była w tym, że nie chcieli opierać się na świadectwach, tylko kurwa na dowodach. I dlatego kurwa odsuwali kolejnych pierdolniętych oszołomów kurwa ze strony polskiej, którzy nie wierzyli dowodom i nagraniom, tylko chcieli kurwa usłyszeć to od ludzi, którzy może tam byli, może nie byli, może pamiętają, może nie pamiętają. Nie, to jest po prostu chore. Dobra, ale to są ważne dokumenty, kurwa, notatka napisana w Wordzie jest kurwa istotną rzeczą. Dobra, jedziemy dalej. www.sklepkolonialny.com. A, Wojtuś. Ulubiony. Wojtusia pewnie będę zawsze mielił, bo on zawsze powie coś mądrego. Coś tak czuję, że chyba Terlikowski też stanie się stałym gościem moich materiałów. Dobra. Mój uczciwy interes. Książka, lektura i w niedzielę nie czytam. No, przewinąłem tą reklamę, bo nie będę mu tam. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. Słyszę pana tak samo jak z Polski, proszę pana, a pan zdradzamy, nie dam tajemnicy, jak zwykle, zimą do Mexico pan się udał. Proszę pana, w listopadzie rzeczywiście staram się przesiedlić na Meksyk. Jakoś klimat lepszy, a słyszy mnie pan tak samo, bo proszę pana, ten sam komputer, ten sam mikrofon, to samo urządzenie komunikacyjne i internet globalny, no to nie. Jak ma mnie pan słyszeć nagle inaczej? No nie, no wie pan, to była podpuszczenie takie pana, żeby pan tak zdradził tutaj, panie Wojciechu, ale tydzień temu rozmawialiśmy o sukcesie Donalda Trumpa. Trump między innymi w swojej kampanii wyborczej mówił o odgrodzeniu się od Meksyku murem, drutem kolczastym czy czymś tam. Tam fragmenty muru są już, raczej ogrodzeń między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, ale to pół biedy, proszę pana, bo informacje są takie, że setki imigrantów z Afryki zalało meksykańskie miasta graniczące ze Stanami. Chcą się dostać do Kalifornii i Teksasu, żeby uzyskać tam azyl. Jest problem, zauważa pan to właśnie w Meksyku? Proszę pana, problem jest ogromny. Przede wszystkim granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, która powinna być szczelna, to są jakieś takie płoty i siatki. Tam jest pustynia, więc przez wiele dziesięcioleci myślano, że a jak jest pustynia, nie będą przechodzić. No ale teraz wszyscy mają jeepy i wie pan, przejechać przez siatkę rozpędzonym jeepem, to ja potrafię. A jak mafia ma zapłacone jeszcze po 5 czy 10 tysięcy dolarów za przerzucenie ludzi na drugą stronę granicy, no to przez pustynię po prostu rozpędzone jeepy jadą. Jak ich jedzie 40 w kawalkadzie, to nawet jak pan ma patrol graniczny, ten patrol jest w stanie złapać jeden taki samochód. A 39 się przedarło na drugą stronę i forsa zarobiona. Więc jest to problem. Dlatego Donald Trump postulował i miał ogromny odbiór społeczny w Stanach Granicznych. Chyba negatywne, ale dobra, zobaczymy, bo to chyba gdzieś idzie w jakimś kierunku. W Kalifornii, w Arizonie, w Nowym Meksyku, w Teksasie, stany, które graniczą bezpośrednio z Meksykiem, one mają też bezpośrednio z Meksyku narkotyki, przestępców i nielegalnych imigrantów, którzy potem się błąkają po stanie, przychodzą do szpitala, trzeba im pomóc. Nie błąkają się po stanie, tylko szukają pracy i zajmują miejsca pracy, których nie chcą podjąć Amerykanie. Kurwa. No wie pan, duży problem no. Również finansowy. No. Trump chce postawić mur. I to nic nie zmieni, bo mafie, kurwa, jak mówi Wojtuś, i Meksykanie mogą zrobić podkop, albo będą napierdalać katapultami nad płotem, kurwa. Wielkie halo. Nie ma skutecznej metody na zamknięcie granic. No nie ma, no. Nie wiem, jak sobie to ktokolwiek wyobraża, że co postawi 5-metrowy mur i już nikt nie będzie przechodził. No mówię, zrobią podkopy, zrobią tunele. Zresztą tunele już funkcjonują. I to są dosyć długie tunele, którymi przemieszczają się emigranci. Wychodzą kilkadziesiąt metrów za granicą
i przez to często unikają złapania, tak? Patrolom, które patrolują samą linię graniczną. Na tyle duży, żeby nie dało się rozpędzonym jeepem przejechać. Na tyle wysoki, żeby go było widać z kosmosu. Tak? Pan Wojtuś chyba się za dużo naczytał bzdur w internecie na temat tego, że na przykład mur chiński widać z kosmosu. Nie widać z kosmosu muru chińskiego i wysokość nie sprawi tego, że będzie taki mur widać. Musiałby być do tego jeszcze bardzo gruby. I teraz tak, Donald Trump postulował, żeby to Meksyk zapłacił za ten mur, co nie będzie miało miejsca. I nie sądzę, żeby obywatele amerykańscy zgodzili się na wydatki rzędu kilkudziesięciu albo kilkuset miliardów dolarów na to, żeby postawić mur na granicy, który nic nie da. Bo mur można też opłynąć, tak? Można wypłynąć sobie na przykład Zatokę Meksykańską i boczkiem wpłynąć do Stanów Zjednoczonych. Albo na przykład popłynąć sobie na Kubę i z Kuby pierdolnąć prosto do Stanów. Budowanie muru nic nie da. No jest kurwa mrzonka, chwyt marketingowy, nic więcej. To musi mieć 2 metry grubości, żeby patrol chodził u góry. Tak, 2 metry grubości i ma być widoczny z kosmosu. Ty, Wojtuś, jesteś pierdolnięty, naprawdę. Czy ty w ogóle kojarzysz coś takiego jak optyka, jak... nie wiem, cokolwiek z nauki. Znaczy wiemy, że nie kojarzysz, tak? Bo jesteś tym półstrzałą. Ale kurwa, dwumetrowy mur na szerokość ma być widoczny z kosmosu. Ma kurwa, jakbyś, nie wiem, halogeny kurwa na nim zamontował i pierdolnął w górę. Debilu. Oraz ze 4-5 metrów wysokości. Meksyk się broni, że przystawimy drabiny i tak przejdziemy. Być może, ale dużo będzie trudniej, a z kolei pilnować takiej granicy będzie łatwiej. Jest jeszcze podejście. Nie będzie łatwiej. Ty jesteś kurwa tępy. Się władcy Meksyku do całego problemu, bo pan wie doskonale, ja to wyczytałem, że ci imigranci nie muszą się ukrywać jakoś tam szczególnie w tym Meksyku. Dostają bowiem od władz Meksyku przyzwolenie na swobodne przemieszczanie się w kierunku granicy amerykańskiej. Czyli inaczej mówiąc, dostają taką specjalną przepustkę. Nie dostają żadnych przepustek. Co ty pierdolisz? Tak jak ja bym potrzebował przepustkę, żeby kurwa... pochodzić sobie w okolicach kurwa granicy z okręgiem kaliningradzkim. Co to za pierdolenie w ogóle? Na 20 dni mogą się swobodnie przemieszczać po kraju, no i w konsekwencji właśnie docierają do granicy ze Stanami Zjednoczonymi. I Meksyk mówi, będzie mieć problem z głowy. Meksyk zachowuje się w swojej sytuacji, ze swojego punktu widzenia, roztropnie. Tak w ogóle powinno się prowadzić politykę, że człowiek kieruje się interesem swojego narodu, a nie to, co robiły władze polskie przez wiele dziesięcioleci, że myślą o tym, a czy Niemcy się nie obrażą, jak my coś. Meksyk myśli roztropnie o sobie. I teraz sytuacja jest taka. Meksyk ma 2 granice morskie, czyli można dopłynąć do brzegu, wysiąść na brzegu, już pan jest. Nie sposób jest tysięcy kilometrów wybrzeża skutecznie upilnować centymetr po centymetrze nocą, jak mała łódka z Karaibów, gdzieś z Kuby, proszę pana, płynie do nas. I teraz przeniknęło na teren Meksyku nie wiadomo ile czarnych gąb z dzikich krajów afrykańskich, w których jest Al-Kaida. Oni przypłynęli celowo po to, żeby się z Meksyku przedostać do Stanów Zjednoczonych przez tę nieszczelną granicę. I teraz tak, Meksyk ich... Tak, ale kluczem jest tu Al-Kaida, a nie bieda. No. To są kurwa właśnie strefa myślenia kurwa Wojtusia. Papie. Wielu z tych ludzi nie ma żadnych dokumentów i nie chcą powiedzieć skąd są. Wielu innych jest z krajów, do których nie można ich deportować, bo Meksyk nie ma stosunków dyplomatycznych z jakimś afrykańskim krajikiem. I Meksyk wymyślił coś takiego. Jak ich złapiemy, dostają przepustkę z więzienia na 20 dni z przykazaniem opuszczenia kraju. Jeżeli po tych 20 dniach cię złapiemy jeszcze na terenie Meksyku, to już wtedy pójdziesz do więzienia, a nie do aresztu. I taki człowiek i tak od początku nie chciał być w Meksyku, tylko chciał uderzyć do Stanów Zjednoczonych, więc Meksyk świadomie mruga do nich okiem, mówi masz 20 dni, żeby się jakoś
wydostać z Meksyku w dowolną stronę, a my ci radzimy uderz na północ, bo tam jest nieszczelna granica. No tak, panie Wojciech, ale to może powiedzieć, że to taki picuring, proszę pana, używając prymitywnego języka, no bo są odpowiednie przepisy, nielegalnie przebywasz na terenie mojego kraju, wywożę cię gdzieś tam do twojego kraju, jak nie wiem, z którego jesteś, trzymam cię w więzieniu, oni dają 20 dni przepustkę. No wie pan, to wiadomo, że o co chodzi, no wiadomo, no, ale o co proszę chodzi. Pana, jeżeli Meksyk nie jest w stanie tych tysięcy ludzi skutecznie wyłapać i deportować, albo deportacja kosztuje drożej niż kiedy oni sobie sami zapłacą za przemyt do Stanów Zjednoczonych, to z punktu widzenia Meksyku lepszym rozwiązaniem i tańszym jest dać im tę przepustkę na 20 dni. I dlatego Trump chce budować mur. Dobra. Powiem tak. Może i to są fakty. Nie wiem, może będę musiał bliżej przyjrzeć tematowi. Natomiast argumentacja, że dlatego Trump chce budować mur, ponieważ gdzieś z Afryki morską granicą przenika do Meksyku Al-Kaida i rząd meksykański sobie z tym nie radzi. I jak złapie takiego imigranta, to mu daje przepustkę, żeby uciekł do Stanów, no to jest tak troszkę dla mnie bzdura. Dlatego, że gdyby to był fakt i byłyby na to dokumenty i byłyby na to dowody, to bardzo szybko Stany Zjednoczone by na to zareagowały. Coś by z tym zrobiły, tak? No bo jednak stosunki dyplomatyczne z Meksykiem mają naftę, czyli umowę o wolnym handlu i tak dalej. I za takie postępowanie Meksyk dostałby po prostu kurwa po głowie od Stanów Zjednoczonych. Nie słyszałem o czymś takim, żeby takie rzeczy miały miejsce oficjalnie, żeby były na to jakiekolwiek dowody, a dosyć uważnie obserwuję przez oglądanie różnych podcastów i słuchanie to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nie ma takiej retoryki, że to przez to, że Meksyk daje przestępcom, czyli imigrantom nielegalnym z Afryki przepustki, żeby zdążyli przeniknąć do Stanów Zjednoczonych. I dlatego powstaje mur. Ma powstać mur. Trump proponuje mur. Nie, to w ogóle jest nie ta strona, ale zobaczymy, bo chyba gdzieś musimy iść w kierunku Polski, bo inaczej nie byłoby tematu. Zobaczymy. Bo to nie tylko Meksykanie, to również wyciekający z Meksyku inni ludzie i bardzo groźni, muzułmanie, którzy się wysadzają w powietrze. No panie Wojciechu, ale nie ma w panu jakiejś takiej, no nie wiem, asertywności może, czy no takiego podejścia do sprawy, że niektórzy z nich to rzeczywiście są tacy, którzy ucierpieli ze względu na reżim panujący w ich kraju, może, ze względu tak, na wojnę. A wszystkich jak wyrzucimy do jednego wora, panie Wojciechu, to stajemy się jakimiś ludźmi takimi bez serca, bez sumienia, no nie wiem jak to określić, można by jeszcze... Bardzo proszę, jeżeli pan Rudnik chce do swojego domu przyjąć jakiegoś somalijskiego imigranta, to niech ten imigrant wystąpi legalnie o wizę i niech polska placówka go sprawdzi. Możemy to wszystko przenieść na Meksyk. Jeżeli jakiś Rudnikos Pedros, proszę pana, chce do swojego domu przyjąć imigranta, bo pan ma takie słodkie serduszko, za moje pieniądze, za państwowe pieniądze, za pieniądze z podatków pan ma słodkie serduszko, niech pan do siebie przyjmie do domu, weźmie odpowiedzialność na 20 lat za tego człowieka, żeby go w życiu ustawić. Niech to zrobi jakaś parafia. Niech to zrobi jakaś instytucja humanitarna, ale ten człowiek ma przyjechać do nas legalnie. Do Meksyku ma przyjechać wcześniej sprawdzony. W moim kraju jest mi źle, proszę o azyl w Meksyku. I ktoś w tym Meksyku musi wziąć za niego... No dobra, i teraz już Wojtuś popłynął, bo porównał azyl z przyjęciem imigranta. Są różne typy imigracji. Ja czytałem ostatnio, że kilkudziesięciu Polaków dostało azyl w Kanadzie. I to jest co innego niż otrzymanie wizy czy karty stałego pobytu. Troszkę się Wojtusiowi chyba mylą pojęcia. Odpowiedzialność. Bardzo, bo pan mi każe teraz, żebym nie, ja tak, no, niech przyjeżdżają i my się nimi zajmiemy. Panie Wojciechu, ale bardzo populistycznie pan podchodzi do sprawy i to nie ulega wątpliwości, że pan populistycznie, bo to takie sprowadzenie, proszę pana, do jednostki i problemu, no to wypacza całkowicie obraz. Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, to nie ulega wątpliwości. A nie wiem, czy rozwiązaniem dobrym jest w XXI wieku budowanie murów.
bo z tym walczono przez lata. Powiedziałbym też górnolotnie, nasi dziadowie i ojcowie walczyli z murami. Proszę pana, nieprawda. Nasi dziadowie i ojcowie budowali mury obronne wokół Malborków i innych takich miast jak Toruń. Ale chodziło o styl prowadzenia wojen, kretynie, a nie o to, że budowali mur, żeby kurwa ktoś spoza miasta do niego nie wszedł. Nie, w czasie pokoju mury były otwarte, bramy były otwarte, można było wejść, wyjść. Nie o to chodziło. Porównujesz kurwa różne rzeczywistości i różne przyczyny do obecnej sytuacji. Jesteś po prostu idiotą. Przez całe wieki w innych sytuacjach budowaliśmy porządne granice. Wojna pozycyjna, pierwsza światowa, to była właśnie granica pełna zasiek i okopów, więc nasi przodkowie odgradzali się. Ale rzeczywistość się zmieniła. Ja pierdolę. Bardzo roztropnie czyni Izrael, że od tych dziadów z bombami odgradza się wysokim murem, bo bez muru to było tak, że oni przychodzili sobie do Jeruzalem i wysadzali autobus w powietrze. Teraz jak jest mur... A teraz przychodzą do Jeruzalem przez mur i wysadzają się w powietrze. Mur niczego nie zmienia. Jak ktoś chce wejść i rozkurwić pół miasta, to to zrobi. W ten czy w inny sposób. Przy tym wcale nie musi. Wystarczy, że z nadmuru pierdolnie pancerfaustem, kurwa, zalobuje rakietę i zrobi to samo. O czym ty, kurwa, Wojtek, pierdolisz w ogóle? Mur, który Palestynę oddziela od... Ja polecam odstawienie, kurwa, yerby, bo chyba coś ci do niej dosypują, naprawdę. Izraela to się dla obu stron zrobiło bezpiecznie. Proszę pana, jak się babka wyładowana po kieszenie wszystkie dynamitem wysadza w autobusie, to dla niej to jest też niebezpieczne, wie pan? Jako... Dla niej niebezpieczne? No gdzie tam? Ona pójdzie do nieba. Ty wierzysz w to, że tak jest, no. Może nie do tego nieba, którego ty byś chciał pójść, ale oni mają swoje niebo i też tam pójdą. Właśnie za to. A wylatuje to prawda. Panie Wojciechu, nie dojdziemy tu do porozumienia. Pan najeżony na tych imigrantów jest straszliwie, nawet na tych meksykańskich. Nie, ja jestem nastawiony na obronę własną, co każdemu wolno robić. Nie chcę w Ameryce mieć, w mojej Arizonie, czarnego luda. Jakiej kurwa twojej Arizonie? To nie jest twoja Arizona. Twoje może być, kurwa, 2 metry na 2, kurwa, pokoiku, który tam wynajmujesz. I tyle. Czarnego luda, kurwa, rasisto jebany. Który nielegalnie najpierw się przemycił, kontaktując się z półświatkiem. Niekoniecznie. Wszystko, kurwa, do jednego wora. Co za, kurwa, prostak. Meksyku, a potem drugi raz nielegalnie przedarł się do Arizony. Czyli to jest biedna rodzina prześladowana, niech idzie do ambasady, stanie w kolejce wizowej, zauczestniczy w loterii wizowej. Setki tysięcy ludzi rocznie przybywają do Stanów Zjednoczonych legalnie. Panie Wojciechu, to co zrobić? No to tu mówimy o Meksyku, ale weźmy Polskę, to też stawiać mury, proszę pana, to jakiś totalny bezsens jest. No, na granicy na przykład z Ukrainą, bo tam gdzieś przez Bieszczady się przedzierają uchodźcy. W tej chwili moim zdaniem na granicy z Niemcami bardziej by ten mur był potrzebny, bo jak w Niemczech pęknie, Rzesza się rozsypie, czwarta niemiecka w proch i pył, instytucjonalnie się rozsypie, bo proszę pana, policjantów jest 100 tysięcy, a imigrantów 2 miliony. No i co? To co, to ma być tyle samo, kurwa, policjantów, co imigrantów i wtedy będzie okej? Ty jesteś naprawdę, Wojtek, pierdolnięty. 100 tysięcy policjantów, z czego tylko 1/3 uzbrojona w Niemczech, nie jest w stanie upilnować 2 milionów imigrantów, którzy nie znają niemieckiego, nie mają dokumentów i są rozproszeni po terenie, na którym już wcześniej było Syryjczyków kilka milionów. Jeżeli ta fala z Niemiec ruszy na Polskę, to nam jest mur potrzebny na granicy niemieckiej. Ty jesteś pierdolnięty. Chcesz postawić mur na granicy polsko-niemieckiej po to, żeby imigranci z Niemczech nie przychodzili do nas? Ale po co oni mają do nas przychodzić? Spowoduje to tylko i wyłącznie to, że taki mur zamknie drogę imigrantom, którzy przyjdą do Polski, do Niemiec. Nie wiem, czy ty nie rozumiesz, po co oni wchodzą do Polski, bo Polska jest jednym z krajów, dzięki któremu mogą pójść na zachód. Tutaj nie mamy nic im do zaoferowania. Zamknij granicę, kurwa, z zachodem i oni tu zostaną. Jeśli już chcemy iść w tą retorykę, oczywiście. Nie wiem w jakiej rzeczywistości on żyje, ale naprawdę ten mózg mu tam trochę źle pracuje.
Tam chyba się jakąś kurwa febrą mózgu w tym Meksyku kurwa zaraził. Ruscy zatrzymają na Ukrainie i Białorusini i Łukaszenka zatrzymają te fale. Oni, no tak. Oni nie będą chcieli tego towaru mieć u siebie. Gorzej będzie, jak się przed nami będą bronić i budować mury. Panie Wojciechu, dobrze, to już tak miało być miło o tym Meksyku na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Nie wiem skąd on bierze kurwa te pomysły i dlaczego. Ale dobra. Im zostało co? Mamy jeszcze troszkę związane. Przewinę trochę do przodu. Drugi odcinek tego, co robiłem w zeszłym tygodniu. Nie sposób mówić o islamie bez zachęty. Kurwa, jest znowu mono. Chłopie, zainwestuj kurwa w dobry mikrofon, bo kurwa nadajesz w mono. Ja siedzę kurwa w domu i mam kurwa lepszy mikrofon niż ty. Siedzisz kurwa na tle książek, które są warte kilka tysięcy złotych kurwa, a nie potrafisz kurwa wziąć jednego mikrofonu, który nagra w dwóch ścieżkach kurwa dźwięku. Ja pierdolę. Zaczyna o pojęcie islamofobii. Jest to termin dość niepopularny, szczególnie wśród osób, wobec których jest on zazwyczaj stosowany. Osoby te argumentują zazwyczaj, podnosząc dwie obiekcje. Po pierwsze, fakt, że termin ten zawiera słowo fobia, sugerujące, że mamy do czynienia z irracjonalnym strachem. Od kiedy fobia jest irracjonalnym strachem? Jeśli się czegoś boję, znaczy, że mam fobię. To nie znaczy, że to jest irracjonalne. Wkładasz troszeczkę jakby słówko, które wykrzywia definicję, samą definicję. Fobia oznacza strach przed czymś. Jeśli ja się czegoś boję, znaczy, że mam fobię. To nie znaczy, że to jest irracjonalne, znaczy, że ja się tego boję. No, nie wiem, nie znam się, nie jestem encyklopedystą. Może tak wygląda ta definicja, natomiast ona bardzo wykrzywia obraz. Jeśli pojawia się tam słówko irracjonalna. A nie racjonalną krytyką. Chociaż sam nie jestem największym fanem tego terminu i prawdopodobnie stworzyłbym go w jakiś inny sposób, to jednak nie jestem też fanem czepiania się słówek. Jesteś. Właśnie przed chwilą to pokazałeś, a teraz się od tego odcinasz. Zaklinania rzeczywistości poprzez próby odczarowania słów, które weszły już nie tylko do powszechnego użycia, ale i do słowników. Pamiętać przy tym warto, że jest cały szereg terminów w kontekście różnych form uprzedzeń wobec różnych grup społecznych, które nie do końca odpowiadają zjawiskom, jakie opisują, nie do końca precyzyjnie je nazywając. Dla przykładu, homofobia to nie strach przed homoseksualizmem, tylko zazwyczaj sprzeciw wobec homoseksualizmu. Czyli od dzisiaj nie mów na mnie, że jestem islamofobem, tylko że jestem antyislamistą. Tak będzie sprawniej. I dokładniej, precyzyjnie. Czyli niechęć wobec niego. Antysemityzm również nie jest zbyt precyzyjnym terminem. Nie jest to bowiem uprzedzenie wobec semitów, wśród których znajdują się na przykład również Arabowie. Jest uprzedzeniem wobec jednej konkretnej grupy semitów. Nie jest więc niczym niezwykłym, że termin opisujący pewne formy uprzedzeń nie jest do końca precyzyjny. No tylko bardzo ciekawe jest to, że kurwa największymi użytkownikami pojęcia islamofobii są albo sami muzułmanie, albo osoby ich broniące. Także tutaj jakby mówimy, myślimy na troszeczkę innym poziomie. Bo ja krytykując islam jestem nazywany islamofobem przez osoby, które bronią islamu i przez samych muzułmanów. Nie słyszałem, żeby ktoś, kto też krytykuje islam, może ma inne podejście albo ma obojętny stosunek do tego, nazwał mnie islamofobem. Robią to tylko osoby, które są po twojej stronie dyskursu. Druga obiekcja to twierdzenie, że celem słowa islamofobia jest
uciszanie tej uprawnionej krytyki tego czy innego aspektu tradycji muzułmańskiej. Jest to argument nieco bardziej osobliwy. Nie osobliwy, tylko bardziej złożony. Bo mówimy tutaj o właśnie tym magicznym, zaczarowanym słówku, które w imię politycznej poprawności ma być tarczą wobec konstruktywnej krytyki i jest jako taki stosowany. Pomijając rzeczywiście kwestię taką, że jak ktoś krytykuje islam, to jest nazwany rasistą, co jest totalną bzdurą, bo muzułmanie są wśród każdej rasy i nacji. Ale to są właśnie takie magiczne słowa używane przez wojowników jedynej słusznej opcji i politycznej poprawności. Ponieważ nie wydaje mi się, żeby nadużywanie jakiegoś terminu oznaczało, że zjawisko, jakie ten termin opisuje, nie istnieje, bądź też nadużywanie jakiegoś terminu nie oznacza, że powinniśmy z niego zupełnie zrezygnować. Bardzo łatwo jest zyskać sobie czasem miano rasisty. Fakt jednak, że termin rasizm jest często nadużywany, nie oznacza, że takie zjawisko nie istnieje, lub też nie oznacza, że powinniśmy z tego terminu zupełnie zrezygnować. Podobnie łatwo jest zasłużyć sobie na łatkę na przykład antysemity. Wystarczy czasem zaledwie krytykować politykę państwa Izrael. Nie oznacza to jednak, że takie zjawisko jak antysemityzm nie istnieje. Nie oznacza to, że jest czymś wymyślonym lub też nie jest dość poważnym problemem, lub też, że powinniśmy z tego terminu zupełnie zrezygnować. Tym bardziej, że sami, nazwijmy ich w ten sposób, islamofobowie. No i właśnie, i teraz robisz to, co przed chwilą krytykowałeś jako niewłaściwe. Również dysponują całym arsenałem różnych takich słów, wytrychów, które również używane są do uciszenia dyskusji poprzez przypisanie oponenta do jakiejś skompromitowanej kategorii. Czym różni się próba uniknięcia krytyki poprzez przypisanie komuś łatki islamofoba od próby uniknięcia krytyki poprzez przypisanie komuś łatki lewaka, pożytecznego idioty czy poprawnego politycznie? Myślę więc, że zamiast czepiać się słówek, czy też próbować wycofywać z użycia istniejące słowa, najlepiej jest po prostu te słowa odpowiednio zdefiniować. W tym kontekście najlepiej jest zdefiniować islamofobię w taki sposób, jaki wykluczałby z tego terminu uprawnioną, racjonalną, wyważoną i pozbawioną uprzedzeń krytykę. Czyli będziemy pisać definicję islamofobii na nowo, tak żeby pasowała do wizji tego gościa. Dla mnie to jest... mamy definicję islamofobii, wiemy co to jest, tak? Natomiast tak jak mówiłem w poprzednim tygodniu, ten koleś sam powiedział, że krytyka islamu ma swoją granicę. I tak czekam cały czas, tak, żeby w końcu wyżygał z siebie, gdzie jest granica krytyki islamu. Może to się uda w tym filmie, jak będzie budował nową definicję, czyli jak będzie czarował rzeczywistość, od czego się oczywiście żegnuje. Krytyka może mieć bowiem dwa znaczenia. Potocznie używamy tego słowa na takie z góry założone doszukiwanie się w jakimś zjawisku cech ujemnych i wad. No i prawidłowo, tak? Bo na tym polega, tak? Ocena. Bo o ile zwolennicy zawsze będą mówić o dobrych cechach i dobrych wartościach w danej kwestii, w danych ideologiach, poglądach, no to nie możemy podejść krytycznie
nie szukając tym wad i bzdur. To jest oczywiste, tak? Mamy też nieco bardziej, powiedzmy, akademickie znaczenie tego słowa, które oznacza racjonalną analizę zarówno pozytywów, jak i negatywów danego zjawiska, otwartą na uznanie racji, nawet jeśli jest ona po stronie oponenta. No tak. Jeśli okaże się, że plusy przewyższają minusy, no to krytyka może mieć pozytywny wydźwięk dla krytykowanego pojęcia. I to jest, chyba wszyscy o tym wiedzą. Natomiast nie wiem, jak to ma się do islamu, bo ja nie widzę tutaj, żeby plusy przewyższały minusy i po co przyciągać takie definicje, po to, żeby się skompromitować za chwilę. No, zobaczymy. Widzimy więc, że pewne formy krytyki zasługują być może na osobną kategoryzację. Aha, dobra, to już wiem, o co chodzi. Czyli tak naprawdę pierwsze podejście do krytyki, czyli to, które mówi, ja poszukam wad w tym, co wy mówicie, bo wy mówicie tylko o plusach, więc ja skupię się na minusach i wam je wytknę, będzie za chwilkę wyłączona w ogóle z dyskusji i będzie oznaczała zbliżenie się do kategorii islamofobii. Więc druga krytyka będzie dopuszczalna, ale z zastrzeżeniem, że nie przekroczy pewnej granicy. Czyli no, nie można krytykować islamu. Proste. W tym przypadku, w tym kontekście została ona określona mniej lub zgrabnie terminem islamofobii. Kurwa, jestem jakimś prorokiem jebanym. To więc, co odróżnia tą formę krytyki od tej krytyki bardziej racjonalnej, to element uprzedzeń. Islamofobia jest to krytyka oparta przede wszystkim na uprzedzeniach, nieuprawnionych uogólnieniach, czy na upraszczaniu rzeczywistości. Tylko, że czasami upraszczanie rzeczywistości daje lepsze efekty niż wchodzenie w niuanse. Bo co ty robisz? Za chwilę zaczniesz nam wpierdalać jakąś apologetykę teologiczną, interpretując na milion różnych sposobów bardzo proste rzeczy, bardzo prosto wyjaśnione i wyłożone w Koranie na przykład, które mówią, że jak żona jest nieposłuszna, to trzeba ją napierdalać, ale za chwilę dojdziesz, wejdziesz w detale i powiesz, że słówko, które jest użyte, może być odczytywane jako inne słowo i nieważne to, że później sunna, hadisy i szariat potwierdzają ten zapis koraniczny. Ważne jest to, że to tłumaczenie jakiegoś arabskiego słowa powoduje zły odbiór, tak? Czyli ty wchodzisz w szczegóły z usprawiedliwieniem, ja mówię na poziomie ogólnym o faktach. Niuanse nie są zawsze dobre, tak? Niuanse powodują często rozwodnienie i rozmydlenie sytuacji, a nie jej precyzowanie. My zawsze idziemy w jedną albo w drugą stronę, albo do ogółu do szczegółu, albo od szczegółu do ogółu. Tak, inaczej się nie da funkcjonować. Nie prowadzimy dyskursu akademickiego i teologicznego, tylko rozmawiamy o rzeczywistości i mówimy do ludzi, którym chcemy przekazać pewną wiedzę i pewne informacje. Jak zaczniesz teraz wchodzić za bardzo detalicznie w szczegóły, to po pierwsze znudzisz ludzi, po drugie oni cię oleją, bo nie każdy musi to wiedzieć, tak? Ich interesuje wynik. Więc jeśli chcesz ze swoim przesłaniem trafić do ludzi, to nie schodź do tego niskiego poziomu detalicznego, bo po prostu zrobisz odwrotną rzecz od zamierzonej. Tak, staniesz się apologetykiem, osobą, która przeprasza za to, że jest źle i próbuje tłumaczyć to, że cały świat rozumie islam inaczej niż ty. Jak więc odróżnić tą krytykę racjonalną od tej, która jedynie racjonalizuje uprzedzenia? Jest co najmniej kilka sposobów. Czasami wystarczy porozmawiać kilka minut z takim krytykiem, żeby bardzo jasno zauważyć, że ma na punkcie tego tematu wręcz bardzo niezdrową obsesję. Czyli pasja oznacza obsesję,
Czyli jeśli ktoś z pasją krytykuje islam, wytykając jego wady, oznacza, że jest islamofobem. Dobra, słuchajcie, bo przekroczyłem godzinę i nie chcę jechać następnej, także będziemy kończyć na dzisiaj. Może ten filmik dokończę za tydzień, może przeskoczę do następnego tematu. Nie wiem, zobaczę, co mi się będzie chciało. Wszyscy zdechniemy, walcie się na ryje.